Jeżeli chcesz wystąpić w moim odcinku, wejdź na Discorda, następnie wbij na kanał Podanie na odcinek. Tam napisz swoje imię, wiek, czy posiadasz mikrofon, a następnie nick w grze i tutaj jak ten użytkownik ładnie napisał, w nawiasie nazwę gry. Hej, z tej strony Rossi, witam was w kolejnym materiale schowanego na moim kanale. Tym razem jest to taki chowany, niestandardowy, ponieważ ja będę grał Nitą i na początku gry uzbieram ulta. Kiedy już uzbieram tego ulta, wyrzucę mojego miśka, który będzie szukał moich widzów po mapie. Zasada jest taka, że nie wolno uciekać. Nie wolno jest uciekać, więc musicie się gdzieś schować na mapie. No i kogo misiek znajdzie pierwszego, ten niestety odpadnie. Także zaczynajmy. Okej, a więc witam was na pierwszej mapie. Alpaka, chodź do mnie. Chodź do mnie na chwilę, alpaka. No i daj mi ulta na sobie nabić. Nie zabiję cię spokojnie. Tam zostawię ci HP. Dobra. 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 Teraz tak, teraz się chowamy. Macie czas do drugiej strefy dymu. Drugiej strefy dymu. Jest już pierwsza. Jak będzie druga, rzucam mojego miśka. Dobra. Rzucam miśka. Uwaga, misiek leci. Ja biegam za miśkiem i zobaczymy, kogo pierwszego znajdziemy. Jak coś, nie ma uciekania. Jak kogoś znajdziemy, to nie ma uciekania. Pamiętajcie to. Dobra, ja tutaj szybko zbiorę powerka. Dobra, i misiek. Misiek ma pierwszą osobę. Alpaka. No niestety, alpaka, pomogłeś mi nabić ulta. Czy tam pomogłaś? No i zginęłaś. Dobra, pierwsza osoba za nami. Ciekawe, kogo teraz misiek wyczaił. Dawid, nie ma uciekania, Dawidek. O, tam Shadowa widziałem. Ciekawe, czy misiek go wyczai. Uwaga. I chyba go wyczaił. Chyba go wyczaił misiek. Tak jest, wyczaił cię Shadow. Ogólnie na next mapę weźmiemy chyba postacie, które mają mało życia, że po prostu nie trwało tak długo. I będziemy jakoś zasady modyfikowali, żeby to nie wyglądało tak samo przez cały odcinek. Żeby coś się więcej działo po prostu. Także tak, mi się kogoś już namierzył, ale to gdzieś daleko. K-drop. K-drop nie ma uciekania. Halo, K-dropie. Halo, K-dropie. O Jezu, jeszcze C zdradził. Dobra, ja mu pomogę, bo to długo trwa. Dobra. Nieładnie, K-drop, nie ma uciekania. Jeszcze trzy osoby zostały do znalezienia. Pewnie gdzieś tu na środku. A nie, mi się gdzieś tam u góry. Colgrim, dobra, was jeszcze nie znalazł, ale jak was znajdzie, to nie ma uciekania. Dobra, rzucam nowego. Tamten zaraz zginie. Ten jest mocniejszy, więc zobaczymy. Nie ma uciekania, Simon mówi, nie ma uciekania. Rost mówi normalnie. Halo, halo, co mi tu uciekacie? Nie ma uciekania. Was zabiję. Querek. Dobra, Querek, wygrałeś, ale trochę oszukiwałeś, więc niech ci będzie. Niech ci będzie. Dobra, lecimy kolejną gierkę. Teraz zrobimy inne zasady. A mianowicie tak. Teraz każdy bierze postać, która jest jakaś szybka. Możecie sobie wziąć Mortisa, jeżeli macie. Jeżeli nie, to polecam Bibi dać sobie na szybkość tego Star Powera. I teraz robimy tak samo, chowanego. Tylko teraz można uciekać, dlatego polecam wziąć Mortisa. Ewentualnie możecie spróbować sobie wziąć... w sumie nie wiem. Chyba Mortis i Bibi będzie najlepsza tutaj. Chociaż jeżeli nie macie tych postaci, to możecie na przykład taką tarę, coś szybkiego po prostu bierzcie, będziecie uciekali przed Nitą i ona będzie was ganiała, więc teraz to będzie taki trochę ganiany. Także zobaczymy, jak to pójdzie wam i zobaczymy, kto przetrwa najdłużej. Także lecimy, dawajcie wszyscy gotowość. Dobra, więc witam was na drugiej mapie. Tym razem zasady są trochę inne, o czym już wam mówiłem. Także Freddy, chodź na chwilę do mnie. Ja muszę sobie ulta nabić na kimś. Dobra. Czekaj, poczekam, aż ci się HP odnowi trochę. Dobra. Dobra, jeszcze raz cię muszę walnąć, ale poczekam. Dobra, Imry. Dobra. Dobra, to tak, macie czas do trzeciej strefy. Jest już pierwsza. Pierwsza strefa, druga strefa poleciała. Uwaga, zaraz trzecia będzie. Jest trzecia strefa, także misiek leci. I zobaczymy. Teraz można uciekać, więc macie łatwiej, dlatego kazałem wam brać szybkie postacie. Ale misiek... misiek da radę sobie raczej. Już kogoś tam ma. Dobra, sobie powerki wezmę. Gdzie ten misiek pobiegł? Gdzie misiek jest? A, dobra, tu jest. Ktoś ucieka, widzę. Bo misiek tak... aaa! No na Mortisa to będzie ciężko miśkowi. Chociaż... zobaczymy jeszcze. Dobra, Shadow Angel. Jak coś nie ma strzelania do siebie też. Nie wolno sobie ładować ulti i tak dalej.
O, K-drop, K-drop. Ty wziąłeś serio, Ejbita. Masz najciężej. Ej, K-drop, nie ma strzelania, halo. Uciekaj. Nie, dasz się zabić? Czekaj, biegniesz tak samo szybko jak on. Oga? Nie no, nie wyszło, chciałem to lepiej zrobić. Ale dobra, zginąłeś. Jeszcze 9 osób zostało. A jak ten misiek was uderzy kilka razy, to ja mogę go usunąć i zrespić innego, więc uważajcie. Dobra, ja sobie zbiorę powerkę jeszcze w międzyczasie. Żeby misiek był mocniejszy. I Quirka ma, ale niestety uciekł mu. Colgrim ma 8, kurde, to będzie dobra. Teraz się ciasno robi i teraz będzie ciężko. Teraz będzie ciężko uciekać. Ale właśnie temu... Dobra, jakoś sobie radzi tutaj. Zaraz będę miał ulta. Dobra, już jest prawie. Ale to zrobimy. Wy już wiecie chyba, co chcę zrobić. Z tym. Teraz mocniejszy i uwaga, jest 9 osób, a jest tak mało, tak ciasno. I teraz to będą dymy. Dymy z miśkiem. Ała, strefa już bije. Normalnie. Kto to przetrwa? Kilka osób to przetrwa? Colgrim! No, miał najwięcej powerków i to przetrwał. Taktycznie to zrobił. Także gratuluję wygranej. A więc znajdujemy się na ostatniej mapie, ostatnia runda. Tym razem zasada znowu jest urozmaicona, mianowicie teraz jest Shelly i 8-bity i zasada jest taka, że uciekacie przed moim miśkiem, co nie, normalnie jak było wcześniej, tylko teraz wszystkie Shelly i 8-bity są przeciwko sobie, czyli Shelly do 8-bitów strzelają, czas start, jak będzie trzecia strefa, czyli ja wam powiem. Dobra, już mam ulta. Trzecia strefa, już idę zobaczyć, która jest strefa w tym momencie. Jest pierwsza strefa, jest druga strefa. Jest druga strefa, jak będzie trzecia, to Shelly i 8-bity do ciebie strzelają jak coś. Dobra, jest trzecia, Shelly i 8-bity do siebie strzelają, nie wolno strzelać do niedźwiedzia. Więc uważajcie za autoatakiem, jeżeli ktoś używa. Bo wtedy możecie niechcący, ale zastrzelić. Dobra, i Shelly kontra 8-bity, zobaczymy komu pójdzie lepiej. I zobaczymy, czy pod koniec gry właśnie wygra drużyna z 8-bitami, czy drużyna z Shelly. Dobra, tutaj Dawid ma ciężko, bo goni go misiek. No i misiek zajął się maszynką. Pamiętaj, Freddy, do miśka nie wolno strzelać. Na razie wszyscy żyją, więc dobrze się trzymają wszyscy. Powinien być jakiś boost do misia, żeby biegał szybciej, to byłoby ciekawsze wtedy. Ale dobra, jest i tak, ok. Zginęła jedna osoba, Shelly zginęła. Dobra, i tutaj mi się goni Shadowa, Shadow jeszcze obrywa 8-bita, no i zginął. Ale nasz misiek biegnie dalej. I teraz chyba rzuci się na tą kupkę 8-bitów, czy jednak nie? Tak, rzucił się i na wasze maszynki. Bum, po jednej maszynce on wam maszynki zniszczy prędzej niż was. Bo wy uciekacie, on maszynki bije. Więc zniszczy wam ulty trochę. Tak, niszczy jeszcze tego, ten w strefie. Ale dobra, da radę, nie wszedł do strefy. Tutaj są 3 8-bity i zostały tylko 8-bity, no to zdecydowana przewaga 8-bitów nad Shelly tutaj jest ukazana. Dobra, teraz zobaczymy, kto z tych 8-bitów przeżyje do końca. Może wszyscy, bo może przetrwać się dłużej. Bum. Tego się nie spodziewałeś, co nie? Jeżeli misiek zginie od strefy i ja już nie będę miał miśka, no to wygrywacie wszyscy. Więc próbujcie. Dobra. Kto był ostatni? Black Knight. Black Knight, wygrałeś tą rundkę. Także gratuluję ci wygrania tej rundy. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Mówi do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym materiale. Hej!
Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change. Never.